Cześć, do Sunrise Festival pozostało już naprawdę niewiele. Na pewno chcecie dowiedzieć się tego, co dzieje się teraz w Podczelu, tego, co będzie się tam działo za mniej już niż 2 miesiące, a będzie się działo naprawdę sporo, bo festiwal przenosi się do Podczela. To już wiecie, ale nie wiecie jeszcze wielu rzeczy, o których dziś się dowiecie, bo naszym gościem jest DJ Chris, Krzysztof Bartyzel. Witam Cię bardzo miło. Serdecznie, cześć. Bardzo mi miło, cześć, witam Cię. To zacznijmy może od samej podstawy. Sunrise Festival przez 16 lat w Kołobrzegu. Nagle zmieniamy to miejsce parę kilometrów dalej, Podczele. Dlaczego tam się przenosimy? No, żeby przede wszystkim uzyskać większą przestrzeń, rozwinąć skrzydła, bo mam wielką nadzieję przede wszystkim na to, że ten festiwal dopiero się rozkręca. Ja myślę, że patrząc jak gdyby na to, co się dzieje w Europie, co się dzieje na świecie, jak ludzie reagują na odrobinę wolności, chęci przede wszystkim zabawy, spotkania ze swoimi przyjaciółmi w takim miejscu, które jest odizolowane od codzienności i zażywania przede wszystkim kąpieli muzycznej, jak i tudzież wodnej, da potężną perspektywę rozwoju tego festiwalu i to jest absolutne jak gdyby perpetuum mobile, uważam, dla tego festiwalu, żeby to miejsce przede wszystkim okazało się wielkim sukcesem, ale najważniejsze to, żeby ludzie znaleźli ciepłość tego miejsca. Ja czuję wielką energię, muszę Ci powiedzieć, tego miejsca, kiedy przyjechałem tam po raz pierwszy, już tak rzeczywiście wysiadłem z tego samochodu, nie oglądałem tylko stricte, przejeżdżając przez pasy, oglądając trawniki, oglądając zejście jak gdyby z ścieżki rowerowej na plażę, tylko po prostu przyjechałem tam, wysiadłem, usiadłem sobie na tej trawie i poczułem po prostu tą energię. Mam nadzieję, mam naprawdę wielką nadzieję, że ludzie poczują to samo. No, teren jest przede wszystkim nieograniczony. Teraz teren Sunrise Festiwalu zwiększy się kilkukrotnie, bodajże z niecałych 2 hektarów do 8. Tak. To daje te możliwości, daje też przede wszystkim możliwość wybudowania dużo większej liczby scen niż do tej pory. Tak. Do tej pory maksymalnie w Kołobrzegu były to 3, teraz będzie 5. Tak. No właśnie, co to będą za sceny, bo to nie tylko house, trance, jak to było do tej pory, EDM, ale dużo, dużo więcej, wychodzimy do dużo szerszej publiczności. Tak, no w piątek pojawi się scena hardstyle'owa. Myślę, że to jest absolutna nowość u nas. Tak jak powiedziałeś doskonale, house'owa, trance'owa, EDM'owa i taki troszeczkę miks tego wszystkiego. No i chyba myślę, że to wszystko, co zrobiło w zeszłym roku furorę, czyli muzyka techno. Ja czytałem takie komentarze oczywiście. Znalazłem coś, czego szukałem całe życie i znalazłem to w waszym lesie. I to jak gdyby dało też taką wielką podstawę, że ja nigdy nie szufladkowałem ludzi na gorszych, lepszych. Nigdy nie szufladkowałem ludzi na tych, którzy słuchają trance'u, EDM-u, techno, Pavarotti'ego czy kogokolwiek innego, bo to jest po prostu muzyka, tak? W tym wszystkim jak gdyby każdy odnajduje siebie, ale też każdy dorasta w pewnym momencie do tego, co czuję wewnątrz, tak? I strasznie dało mi to taki pocisk, który widziałem jak gdyby w ludziach i czułem jak gdyby po komentarzach, po tym wszystkim, co się wydarzyło, że to fantastyczna myśl, że poszliśmy właśnie w te nowe gatunki, które dla widza, dla uczestnika Sunrise Festival były czymś naprawdę nowym, tak? Oczywiście w niektórym momencie starzy wyjadacze powiedzą, że o Boże, człowieku, ty grałeś kiedyś stare rzeczy, to my już żeśmy słuchali techno. Dzisiaj to jest nowe techno, nie mówmy w ogóle o starym techno, nie mówmy o szrancu, nie mówmy o tym, co działo się na Maydayu, bo to było prawdziwe techno, tak? Dzisiaj to techno to jest new techno, zupełnie inne spojrzenie, świeże spojrzenie. A tak samo trance, bo ty też grałeś trance przez wiele lat. Oczywiście, kiedyś to tak. Był zupełnie inny trance niż dziś. Oczywiście, że tak, natomiast jak gdyby konsensus tego wszystkiego, co powiedziałeś o tych gatunkach, no mam nadzieję, mam naprawdę, jak gdyby brzmi we mnie taka wielka nadzieja, jak gdyby przede wszystkim ku temu, że dojdziemy do muzyki na żywo, granej przez wspaniałych jak gdyby artystów, ale muzyki elektronicznej. I to jest jak gdyby moje największe marzenie. Obojętnie w jakim pójdziemy kierunku dzisiaj, dzisiaj oczywiście nas nie stać na tych artystów, którzy grają muzykę live, tak? Muzykę live
elektroniczną, tak? Mówimy tutaj o Daft Punk, mówimy o Chemical Brothers, mówimy o wielu, wielu innych artystach. Dziś Chemikalni wrócili z taką płytą, że mi papcie spadły, ale jak gdyby wdrożenie ich na ten festiwal i przeniesienie budżetu euro na sprzedawanie biletów w złotówkach, to jest jakiś kosmos. Naprawdę to jest jakiś kosmos. My, porywając się na ten festiwal, na 5 scen, na 5 scenografii, na w ogóle wyjście w nowym kierunku, na zagranie na nowym miejscu, tak wielkim miejscu, nazywają kamikadze. Mam nadzieję, że wszyscy przyjadą, zobaczą to i przede wszystkim poczują to, o czym powiedziałeś, że każdy znajdzie już dziś, w tym roku, coś dla siebie. I to jest jak gdyby absolutny, moim zdaniem, numer jeden, który chcieliśmy od wielu lat wprowadzić. To się też da wyczuć w komentarzach, bo czytając wiele komentarzy, chociażby na fanpage'u na Facebooku, wiele osób właśnie podkreśla, że fajnie, że w końcu jest hardstyle, fajnie, że rozwijacie scenę black, czyli techno. No, będzie tych gatunków wiele, bo to nie tylko te, na których mamy scenę. No, na przykład Timmy Trumpet będzie na main stage'u, tak, ale no, on wiemy, że bardziej gra psytrance na przykład. Tak? No, nie ma takiej sceny, więc każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie. Ale zobacz, The Chainsmokers, w ogóle wiesz, no, my byliśmy na tym w Las Vegas i ja mówię, gdzie w ogóle, słuchajcie, gdzie w ogóle Chainsmokers na nasz festiwal? Krzysztof. Żeby było jak gdyby też absolutna wiedza na ten temat. To nie ja decyduję. Decyduje wielki zespół młodych ludzi, którzy mają spojrzenie, może niewielki, ale taki od serca, tak? Bo to jest kilka osób. Ja już do samego końca czasami może nie czuję pewnych rzeczy i widzę, że jak gdyby podpowiedzią jest to, co się nie to, co jest popularne, tylko to, w jakim kierunku powinniśmy pójść, tak? A moim marzeniem oczywiście zawsze było to, żeby zagrać na żywo na tym festiwalu i wiem o tym, że to będzie kolejny krok na przyszły rok. W tym roku wszyscy będą przezadowoleni z tego, że jest tak wielka różnorodność. No mówisz o tych występach live. Tak. Już wiemy, że w tym roku ich nie będzie, ale tak. Wspomniałeś też wcześniej o zespołach, które są naprawdę na wysokim topie. Może warto zacząć od czegoś mniejszego. Ja pamiętam parę lat temu, nie pamiętam dokładnie, w którym roku to było, ale live występ Joachim Garou był tak. W amfiteatrze. Dla mnie to był niesamowity występ. To było parę lat temu. Pięknie na tych syntezatorach grał. No i zrobił wielkie show też, bo widać, że to był showman. Tak, może tak. Od czegoś mniejszego zacząć? Nie, wrócę ci, bo dzisiaj możemy to powiedzieć. Chemical Brothers był przed podpisem moim. Tak? Mogliśmy mieć Chemical Brothers w tym roku i to nie, jak gdyby nie było żadnego problemu. Problemem jak gdyby występów live na tego typu festiwalach jest to, że albo zrezygnujemy z pięknej scenografii i damy okno tak zwane, czyli damy po prostu grand support, czyli po prostu coś takiego, co jest dachem sceny. Tak jak to robi każdy inny festiwal w Polsce, tak? ten większy powiedzmy, w którym jest ekran po lewej, ekran po prawej, wydrukowana szmata z nazwą. Czyli po prostu taka bardziej estrada. Taka bardziej estrada z dwoma ekranami. Dokładnie gdzie tak. Jak wejdę, to na pewno nie powiem wow. Tak jest. A czy Sunrise będzie miał to wow? W tym roku? A w tym roku oczywiście. No nie, no to ja nigdy to było naszą wielką domeną to, że nigdy nie pokazaliśmy projektu scen na festiwal. Ale na pewno już je macie. Oczywiście, że tak. One już są w trakcie budowy scenografii. To są w tym roku to są jakieś absolutne giganty na zasadzie tego, że proszę Państwa, no do tej pory robiliśmy jeden parking i jeden amfiteatr. W tym roku mamy 5 parkingów. No to jak gdyby wyobraźcie sobie skalę, jak gdyby tej sceny. No to są jak gdyby nie dość, że tysiące metrów, to do tego wszystkiego, to są w ogóle wielkości tego, jest no, to w ogóle inna skala. No może takim przełomowym krokiem będzie to, że 10 czerwca zaczynamy tak zwaną metalurgię budować, czyli to, na czym stanie ta cała scenografia. Czyli ponad miesiąc przed. Ponad miesiąc, półtora miesiąca. Około 2 tygodnie. No to dwa tygodnie, żeśmy grodzili to, tak? Dzisiaj jesteśmy w stadium prawie, że ogrodzenia terenu imprezy oczywiście. Dzisiaj już są skończone jak gdyby przekopy, skończone są to wszystko, co najwięcej pieniędzy. Ludzie nie widzą jak gdyby ogromu pieniędzy, które są w ziemi zrobione, żeby ich nie zalało, żeby jak spadnie ewentualnie tfu deszcz, tak, to żeby ta woda spłynęła. Przekopaliśmy, przeczyściliśmy przede wszystkim wszystkie te
rury, które odbiorą tą wodę. Ciągniemy potężną rurociąg wodny, żeby w ogóle był tam woda. Przynajmniej tam nie było, proszę Państwa, absolutnie nic. Tam nie ma ani prądu, ani kanalizacji, ani wody. No, wychodzimy tak, jakbyśmy w szczerym polu, jak gdyby coś zbudowali, no i musimy to zbudować, więc w tym roku najwięcej pieniędzy idzie oczywiście i na line-up, i na samą produkcję, natomiast niech nikt nie pomyśli, że to będzie choć przez chwilę zrobione tak, jak niektóre festiwale robią, nie wiem, scenka pod mini namiotem i nazywają to sceną, tak? Nasze sceny będą od 30 do 50 metrów szerokości, około 20 metrów wysokości i to nie będzie, jeszcze raz powtarzam, ten grand support postawiony, wydrukowany z dwoma ekranami po boku, tylko mamy piękną scenografię na każdej ze scen. A co według Ciebie po tej przeprowadzce w tym roku jest najtrudniejsze w przygotowaniu tego festiwalu? Okiełznanie tego terenu. Okiełznanie tego terenu, bo jak gdyby patrząc powiedzmy na to, że przenosimy się na nowy teren, powiedzmy, mówisz mi, że tu w tym pięknym miejscu, prawie że można powiedzieć, że szczecińskim Central Parku, wchodząc na ten trawnik, tak, wiem o tym, czego mogę się spodziewać. Dlaczego? Bo jestem w centrum miasta. Tam znaleźliśmy 51 tapczanów w trawie. Tak, tam znaleźliśmy 4 tony zderzaków do samochodu i to wszystko trzeba wywieźć. Tam znaleźliśmy około 14 czy 16 takich potężnych kon, nie takich małych, zielonych KP7, czyli takich, którzy widzą gdzieś na osiedlach, tylko gigantycznych kontenerów opon, którzy po prostu sobie tam wyrzucali te opony. Ludzie myśleli, że dając jak gdyby nam ten teren, to w ogóle to już apogeum, że oni w ogóle dostali ten. Ten apogeum to jest posprzątanie tego terenu. I ja uważam, że okiełznanie, posprzątanie i doprowadzenie do używalności tego terenu to jest chyba, myślę, że ta największa rzecz, którą w tym roku, tą czarną robotę, której nikt nie zobaczy. To, że zrobimy piękne sceny, to, że nagłośnienie będzie na najwyższym poziomie, to, że artyści dopiszą i to, że zrobimy to wszystko jak najlepiej potrafimy, to jest absolutnie pewne. Mogę jedno Ci powiedzieć, że Krakowa od razu nie zbudowano i mogę zrobić jakieś fuck-upy, ale będę się uczył jak gdyby z tym, jak uczyłem się w Kołobrzegu. No. Pierwszy sunrise był taki, ale ostatni muszę zaliczyć do chyba najbardziej perfekcyjnych, jak zrobiłem. Staracie się co roku być coraz lepsi. Tak. I to ludzie widzą, bo to też można zauważyć w komentarzach. Natomiast do line-upu na krótko wrócę, bo mamy już ogłoszonych ponad połowę artystów w tym roku. Większość scen i jeszcze wielu dojdzie, tak. Bo jak zapowiadacie, ma być 100 artystów ponad w Kołobrzegu, tak. Z Polski i zagranicy. No, będzie to na pewno największy sunrise pod względem liczby artystów. Tak. Ale czy jak spojrzysz na ten line-up, który już częściowo znamy, Ty na pewno znasz mniej więcej w całości, czy to jest line-up marzeń Krzysztofa Bartyzela? Nie, w żadnym wypadku. Powiem Ci, że to, co narysowaliśmy na samym początku, cofając się w dacie, bo jeżeli wziąłbyś, jak gdyby cofnijmy się na chwileczkę do daty. Czemu data 19-22, tak? Bo to nie są imieniny Krzysztofa. Krzysztofa jest w połowie i czasami te lata, patrząc jak gdyby w ogóle na symbiozę całego festiwalu, czasami tak wychodziło. Ale dlaczego wybraliśmy tą wcześniejszą, a nie późniejszą? Dlatego, że wiedzieliśmy, że będą tylko dwa festiwale. Czyli na pewno Tomorrowland i na pewno miała być Parukaville. To wiedzieliśmy na 1000000%. Będąc w Amsterdamie na konferencji, wiedzieliśmy i robiliśmy line-up, który dzisiaj, szczerze Ci powiem, myślę, że został w moich może 40% zrealizowany. Dlatego, że kolejne festiwale wychodziły jak grzyby po deszczu. Nagle się Sonar przeniósł, który jest bardzo poważnym festiwalem, z czerwca na lipiec. Nagle się nie Parukaville, tylko bo Parukaville jest, nagle Lollapalooza się przeniosła na tą samą datę co my. Oprócz tego, że festiwale jak gdyby wyskakują też tak zwane trasy na dłużej niektórych artystów, tak? Wtedy, kiedy zadzwoniliśmy do Tiesto, tak? To na samym początku od razu jak gdyby potwierdził jeszcze w zeszłym roku obecność jak gdyby na festiwalu, po czym nagle wyskoczyła mu Ameryka, tak? Jak wyskakuje mu Ameryka, nikt jak gdyby nie weźmie na siebie po pierwsze kosztu przelotu tylko i wyłącznie z Ameryki na jeden koncert do Europy i powrót z powrotem do Ameryki, tylko jak robi trasę jak gdyby amerykańską, tak, to jedzie tam na 3 tygodnie. To jest jak gdyby pierwsza sprawa. Jeżeli któryś z wielkich naprawdę artystów, mówimy tu o wielkich, tak, zaczyna gdzieś trasę, jest nie do ściągnięcia do Europy, tak, i będąc jak gdyby przy tym wszystkim, zresztą można to sobie zobaczyć, że w ten weekend wielu artystów w Europie nie ma. Line-up jako line-up
został zrealizowany w 40%. Było wiele moich marzeń sceny Black, które odpadły ze względu na sonar, na występ. To jest tak jak Ibiza, tak? Jak lecisz na tą Ibizę i dostajesz nagle angaż, nawet za bardzo duże pieniądze, żeby wrócić na jakiś festiwal, tak? To uwierz mi, musi być naprawdę znacząco potężny ten festiwal, tak? I to znacząco potężne, powiedzmy sobie to szczerze, tak? Ja nie jestem jakimś, wiesz, sfisiowanym człowiekiem, ten Sunrise dopiero rośnie i zaczyna jak gdyby nabierać mocy, natomiast nie mogę na pewno gdzieś się równać, wiesz, z Tomorrowlandem, Lollapalooza, czy innymi festiwalami w Europie, które są naprawdę rozwinięte do granic, bo tu chodzi o wielkość publiczności. Najważniejszą rzeczą chyba, którą trzeba tutaj poruszyć, płacimy za gwiazdy w euro, a sprzedajemy bilety w złotówkach. I przeliczając jak gdyby budżet tej imprezy, tak, na gwiazdy zachodnie, będzie nas stać na wielkie projekty w momencie, kiedy podniesiemy swoją poprzeczkę ilości uczestników. A to jaka byłaby ta górna granica, żeby, albo minimalna, a może tak, minimalna granica, żeby wskoczyć na ten poziom wyżej? 30 tysięcy osób, 40? Ja myślę, że te 40 tysięcy osób każdego dnia, czyli dojście do tych 120 tysięcy osób, które bawi się przez 3 dni, jest to granica, może nie to, że granica, tylko jest to pułap, który pozwoli na pewno na zaangażowanie wielkich gwiazd, tak? Bo dzisiaj wielka gwiazda, mówimy tutaj o powiedzmy headlinerze danej sceny, trzeba na nią liczyć między 350 a 450, 500 tysięcy euro. To jest 2 miliony złotych za godzinę. O godzinie grania. Tak, oczywiście, mówimy o godzinie grania tak zwanego headlinera danej sceny, między powiedzmy te 1 200 000 a 2 miliony, to tak mniej więcej jeden artysta headlinerowy kosztuje. Jak te ceny wyglądały chociażby 5-10 lat temu? Czy to jest jakiś niesamowity wzrost? Tak, niesamowity wzrost jest przez Amerykanów, przez Chińczyków, przez Azję w ogóle, ale chyba największy wzrost tego wszystkiego zrobiły Amerykanie. Tak? Mówimy sobie o tym, wiesz, trzeba popatrzeć na rynek amerykański. My tam troszeczkę jak gdyby życia też spędziliśmy, dotknęliśmy go i wiesz, jeżeli na koncert powiedzmy mój, tak, jeżeli ja bym był znany w Ameryce, przyjdzie 100 tysięcy osób na taki gwizdek, wiesz, to mówimy o takim zwykłym koncercie, prawda, a powiedzmy na dużych festiwalach typu Concertella, tak, i tak dalej, bawi się po 500 000, 700 000, stary, tam wszyscy płacą za bilety, tam ochrona to jest policja, tam nie jest firma ochroniarska, tylko tam stoi 10 koni, tak, na wejściu z panami policjantami, no wszyscy respektują prawo, tam nie mają jak gdyby z tym problemu, wiesz, ultra, które jest w Miami, w downtown, no dzisiaj już na nowym miejscu i znowu się jak gdyby okazał, czy wróci. Wiesz, no mi też w tym pewnym momencie, powiem ci, jest żal, że jesteśmy taką kulą u nogi troszeczkę dla Kołobrzegu i chciałbym, żeby nasz festiwal był takim jakby to powiedzieć, może nie partnerem, tylko takim kimś, z czego jesteś dumny. I ja odbieram troszeczkę takie podejście, no dobra, niech robią, ale tam nie miejmy za dużo nic wspólnego. Zrobili dobrze, fajnie poszło, my mamy marketing. Dlaczego? No przecież kampania reklamowa Sunrise Festival to są miliony złotych, tak? które i wydajemy, i mamy borderową, mamy wspaniałego partnera w postaci RMF Max, mamy wspaniałych innych partnerów medialnych, mamy bardzo dobrze rozwinięte social media, które moim zdaniem funkcjonują bardzo dobrze. Wiesz, to jest tak zwana kasa barterowa, tak? Której się nie wydaje do samego końca, ale ci nasi partnerzy robią absolutnie wszystko, żeby dotrzeć do też nowych klientów, tak? Miasto, no co, no miasto 2 lata temu zabrało nam ostatnie pieniądze. Dzisiaj to my dopłacamy do jak gdyby miastu, żeby zrobić imprezę. No nie powinno to tak wyglądać. Twoim zdaniem, bo nie mam zielonego pojęcia. Wspomnijmy o festiwalu w Rumunii, który dosłownie ma w tym roku 5-lecie. Ale to zainwestowało miasto. Tam chociażby sponsorem głównym jest Bank Rumuński. Tak jest. To z czego to wynika, że w naszym kraju jest taki problem, żeby z tego typu imprezami. Od razu ci mówię, tak jak się wychowaliśmy, niektórzy oczywiście z nas, wychowaliśmy się na budce suflera Lady Punk, czyli roku, szeroko pojętego popu, to w takim kierunku duże firmy chcą jak gdyby inwestować.
miasta chcą inwestować. Miasta inwestują w festiwale disco polo, nie wiem, festiwale różnego rodzaju, filmowe i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że ta szeroko pojęta elektronika, techno, house, trance, EDM, obojętnie jak to nazwiesz, to będzie to elektronika. Wszyscy gdzieś tam boją się, to jest tak zwane, ja uważam to takie zło konieczne. Aczkolwiek patrząc na przykład na Płock, tak? Płock, czyli Audio River, dostaje 1 000 000 zł z miasta i nikt nawet nie dyskutuje tam, tak? Na ten temat. I mało tego, radni są za, wszyscy jak gdyby pomagają. Dlaczego? Dlatego, że to jest wielki projekt. Wielki, naprawdę wielki projekt promocyjny, tak, dla miasta. Muzyka jest po to, żeby doznać radość, żeby wybawić się i wrócić do tej szalej codzienności, którą niektórzy mają. No i patrząc jak gdyby na to, nie to, że mam żal, tylko uważam, że miasto jak gdyby miasto może nie jak gdyby nie interpersonalnie, tylko powinno jak gdyby być całym sercem jak gdyby za tą imprezą i dołożyć wszelkich starań. Rada Miasta, radni powinni przede wszystkim dołożyć wszelkich starań, żebyśmy my jako producenci tego festiwalu odczuli przede wszystkim to, że mamy za sobą miasto. Przejdźmy teraz do drugiej części rozmowy, bo my parę dni temu na Facebooku Sunrise Festival zapytaliśmy widzów, słuchaczy tego wywiadu, ale także przede wszystkim uczestników festiwalu i te osoby, które są członkami naszej społeczności na Facebooku. Jeżeli mieliby możliwość zadania, ponad 200 tysięcy osób super, już, no, więc naprawdę idzie to bardzo ładnie. Natomiast zapytaliśmy ich, jeżeli mieliby możliwość zadania Tobie jednego pytania, to jakby ono brzmiało? I myślę, że nie zdziwi Cię, jak powiem, że najczęściej zadawane pytanie to takie, kiedy dostanę bilet? Dlatego teraz masz minutę na wytłumaczenie wszystkim, kiedy dostaną bilety, bo część zamawiała już nawet 1 marca i do dzisiaj ich nie ma. Więc cała jak gdyby procedura wysyłania biletów ruszyła z tego, co mi wiadomo, o 10 dni jak gdyby wcześniej niż to miało rację jak gdyby w naszym regulaminie. Natomiast wysłanie tak potężnej ilości biletów idzie jak gdyby po kolei, tak? Tak jak zostały zamówione, tak są wysyłane. Natomiast czemu jeszcze ci, którzy zamawiali 1 marca, nie dostali? Nie mam zielonego pojęcia. Po prostu to idzie partiami, tak? Partiami. Trzeba po prostu czekać cierpliwie na swoją kolej. Oczywiście, że tak. Jest 2 miesiące do festiwalu. Inne festiwale wysyłają w ogóle to na miesiąc przed i tak dalej. My oczywiście myślę, że zrobiliśmy prezent w tym roku i ten gadżet w postaci tej opaski, jak to jest zapakowane. No chcieliśmy to zrobić naprawdę tak high-endowo i mam nadzieję, że jak gdyby oczekiwanie na ten bilet zrekompensuje im tylko i wyłącznie wygląd tego biletu, no i że w końcu go dostaną. Właśnie te opaski są różne kolory mają. Tak jest. Od czego to zależy? Bo wiele osób nie wie. No od tego, czy kupiłeś bilet na 3 dni, czy na 1, czy kupiłeś pole namiotowe, czy jesteś VIP-em, czy masz i to, i to. Czyli po kolorach ich poznacie. Po kolorach ich poznacie, oczywiście, że tak. No, jak gdyby nie chcę jeszcze dzisiaj tego ujawniać wszystkiego, dowiecie się oczywiście tego i z naszych następnych informacji, bo nie chcę jak gdyby gdzieś tam zamieszać w tym wszystkim. No to przechodzimy do kolejnego pytania, już miasteczko Sun City, bo jak dobrze wiecie, w tym roku po raz pierwszy na Sunrise Festival będzie tak zwane pole namiotowe, będzie się nazywało Sun City. Będą to namioty o różnym standardzie, do wyboru są aż 4 opcje. Warto tam być, na pewno, bo będzie to jedno wielkie imprezowe miasteczko i od pytań właśnie o Sun City sobie zaczniemy. Bartek pyta, jakie są dopuszczalne wymiary własnego namiotu dla 2 osób? Bo wiemy, że jedną z opcji jest to, że można przyjechać z własnym namiotem, wykupić tylko kawałek miejsca. Z tego, co dobrze pamiętam, jest to przestrzeń 3x3 metry. Czyli taki zwykły, standardowy namiot dla 2 osób. Tak, to jest miejsce 3x3 metry dla namiotu 2-osobowego. Tak jest. Piotrek pyta, czy osoby, które mają kupiony bilet tylko na festiwal, będą mogły przebywać też w miasteczku Sun City w ciągu dnia, na przykład jako goście osób, które tam mieszkają? Czy będą mogły przebywać w miasteczku Sun City? Jeżeli miasteczko Sun City nie będzie polem namiotowym szeroko pojętym, tak, czyli uczestnicy tylko i wyłącznie pola namiotowego będą mogli wejść na pole namiotowe. Natomiast uczestnicy
z opaskami, czyli z biletami na wszystkie dni, na jeden dzień, będą mogli wejść na pewno do tej, powiedzmy, części, w której będą bary, tak, będzie ta część jak gdyby muzyczna, na pewno pomijając czwartkową imprezę przywitającą, bo before party jest tylko i wyłącznie dla tych, którzy są na tym. Na pewno będą mogli wejść na strefę na plaży, to na 100%, bo wszyscy będą mogli wejść na strefę na plaży, natomiast na plaży, jako na plaży, planujemy leżaki, planujemy łóżka baldachimowe, planujemy taką strefę naprawdę chilloutu, bez mocnego jakiegokolwiek ciągu dnia uderzenia. Tam ma być prawdziwa chill zone. O afterparty na pewno jeszcze porozmawiamy, bo okay. Dalej o Sun City. Szymon pyta, czy w namiocie tipi będzie dostępny prąd? Oczywiście, że tak. Zagwarantowaliśmy to. Jeżeli oczywiście nikt nie będzie chciał naładować, nie wiem, 100 akumulatorów, to tak, jak najbardziej, będzie tam kilka gniazdek do tego, żeby się włączyć. Wiele osób też pytało, czy będzie jakiś punkt, gdzie będzie można doładować chociażby telefon. Tak, będziemy się starali to zapewnić przy polu namiotowym, nie na terenie imprezy, tylko przy polu namiotowym. Aleksander pyta, czy będą jakieś szafki lub depozyt, gdzie będzie można zostawić jakieś rzeczy bardziej wartościowe. Tak. Będzie na pewno wybudowany depozyt, ale to będzie właśnie w tej centralnej części Sun City. Arek pyta, co z regulaminem pola namiotowego, bo wiele osób dopytuje o to. Na razie tego regulaminu nie ma, jest regulamin samej imprezy i sprzedaży biletów. Co tak z jest. Tym regulaminem, bo ludzie pytają, czy będzie można przede wszystkim wnieść własne jedzenie i napoje, w tym alkohol. Regulamin się w tej chwili tworzy. Mamy wiele, znaczy jesteśmy ku końcowi, może w ten sposób, może nie tak. Mamy skończony, aczkolwiek wiele rzeczy zastanawialiśmy się, czy jest na pewno aby poprawne, żeby nie zrobić z tego takiej złotej klatki dla tych naszych uczestników. To jest właśnie jeden z punktów tego na przykład picia czy jedzenia, wnoszenia. Jedzenia bardzo się boimy. Dlaczego? Dlatego, że jest to lato. Jest to lato, bardzo szybko może się zepsuć to jedzenie. No nie chciałbym jak gdyby powodować czegoś takiego, że będę odpowiedzialny za salmonellę na polu namiotowym, bo jest to bardzo szybki krok do tego, żeby... Dokładnie tak, odwołania całej imprezy, więc w tej chwili jak gdyby z armią prawników sprawdzamy te wszystkie rzeczy. Jeżeli chodzi o alkohol, jeżeli chodzi o wszystkie inne rzeczy, chcemy wprowadzić tylko i wyłącznie limit i to jest dla nas gdzieś tam ważne, bo nie uważam, żeby ktoś nie mógł sobie wprowadzić, jak gdyby przywieźć ze sobą, ale w jakimś limicie, no tak jak się jedzie do kraju, można wziąć ze sobą, nie wiem, pół litra czy litra na głowę, tak? Natomiast najważniejszą rzeczą, którą na pewno będziemy bardzo rygorystycznie podchodzili, to jest na pewno szkło, na pewno wszelkiego rodzaju, i jeżeli butelka, no to na pewno nie szklana, tylko plastikowa, jeżeli już, bo też bardzo mocno będziemy chcieli nacisnąć na tą strefę ekologiczną podczas naszej produkcji. A to teraz bardzo ważny temat i wiele festiwali też idzie w tę ekologię. Tak. Ale pytanie od Olgi z kolei. Czy będzie ogólnodostępny parking dla osób, które nie wykupiły miejsca na polu namiotowym? Oczywiście, że tak. No, najważniejszą rzeczą jest jak gdyby dojazd do tej imprezy i dojeżdżając na ten główny pas, który będzie przyjmował jak gdyby wszystkich gości dojeżdżających, będą tam najnormalniej w świecie parkingowi, tak jak nie wiem, jak jedzie się do Energylandii, jedzie się do jakiejkolwiek innej dużej, powiedzmy, rzeczy, tak, przedsięwzięcia, który wjeżdża się, jest pan parkingowy, jest drugi pan parkingowy, trzeci i czwarty, ten kieruje do następnego, ten pobiera opłatę, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu, możecie przyjeżdżać samochodami, aczkolwiek ja nawet przy tego typu przedsięwzięciach, tego typu festiwalach zawsze się kierowałem takim gdzieś zdrowym podejściem do tego wszystkiego, czyli żeby się przesiąść w busy. Zaproponowaliśmy tą opcję w tej chwili przejazdu busami. Dlaczego? Dlatego, że chcemy po busach zobaczyć, jak duże jest zainteresowanie w ogóle tego typu transportem, tak? Bo Kołobrzeg jako miasto niestety nie zapewni nam kompletnie transportu. Musimy ten transport wynająć sobie zewnętrznie. Są to
horrendalne pieniądze, tak, żeby zapewnić transport. I to jest jak gdyby na przykład kolejna rzecz przy tym, że Open Air dostaje to po prostu od miasta, prawda? Czyli cały czas kursowanie tych autobusów jest jak gdyby w prezencie od miasta, my żeśmy tego nie dostali. No busy zaproponowaliście, ale to busy bardziej w formie samochodów. A co z autobusami? Bo z tego, co mówiłeś kiedyś na konferencji, autobusy też miały jeździć. Czy one będą, czy to jest w planach? Czy... W planach jest, zastanawiamy się, dlatego jeszcze raz mówię. Dzisiaj przyglądamy się bardzo mocno tym busom, dlatego że no, nie chcielibyśmy wydać setek tysięcy złotych, a to naprawdę są setki tysięcy złotych, na to, żeby zapewnić 15-16 autobusów, bo mamy wyceny po prostu z PKS-ów, które mogłyby zabierać tych naszych uczestników. Dalej mówimy o miejscach parkingowych, bo wiele osób pyta, jak kupić bilet, żeby wjechać na ten parking. Część osób no, nie zrobiła tego, kupując bilety. Czy teraz mogą zrobić to, dokupić jakoś ten bilet, czy będzie można zrobić to na miejscu, jak to wygląda? Niepotrzebnie się obawiają tego wszystkiego, będą panowie parkingowi wjeżdżając samochodem jak gdyby na teren parkingowy, bo pierwszy to będzie bardzo duży taki teren parkingowy, który będziemy przyjmowali i gości tych wszystkich, którzy przyjadą na pole namiotowe i tych gości codziennych, którzy będą chcieli zaparkować. Będzie naprawdę kilku fantastycznych chłopaków, którzy od razu i sprzedadzą bilet, skasują, pokażą, gdzie mogą postawić samochód. Najważniejsza rzecz, przepraszam, która jest podstawową rzeczą naszego parkingu, to nie będzie możliwości spania w samochodzie. I to będzie w regulaminie naszego parkingu. To jest podstawowa rzecz, którą na pewno będziemy bardzo mocno respektowali, jeżeli chodzi o parking. Natomiast proszę się nie obawiać, każdy samochód przyjmiemy, mamy miejsca na 11 tysięcy samochodów. Ale każdy samochód osobowy, rozumiem. Czy kampery na przykład wchodzą w grę? Nie. Kampery w tym roku powiedzieliśmy sobie, że nie jesteśmy przygotowani na to, żeby przyjąć kampery w przyszłym roku na pewno. Przejdziemy do kwestii scen, bo to też bardzo wiele osób interesuje, jak one będą wyglądały. No to już powiedziałeś, że tych motywów, tych planów na razie zdradzić i pokazać nie możesz. Natomiast Marcin pyta, czy nazwy scen, no mamy te nazwy kolorystyczne, tak, czy one są związane jakoś z motywem przewodnim w tym roku? Są, bo kolory to można powiedzieć, że gdzieś tam planety. Planety znowu to są żywioły. Żywioły to kolory i taka droga można powiedzieć, że zamknięta. Natomiast przy tych kolorach bardzo mocno gdzieś tam szliśmy w kierunku motywów przewodnich każdej ze scen i każda ze scen ma motyw przewodni. Czy one będą w pełni odpowiadały temu wszystkiemu? Podam uczestnikom pod dyskusję. Naprawdę, to powiedziałem, że nigdy żeśmy tego nie pokazali, natomiast mamy chyba taką dziś fajną możliwość do tego, żeby po raz pierwszy w historii przed festiwalem ukazać przynajmniej dwie albo trzy te sceny i będę chciał chyba w tym roku to zrobić. No zaczekamy z niecierpliwością. Kolejne pytanie od Damiana. Jaką moc będzie miało nagłośnienie i ile osób pomieści teren festiwalu? O tym już wspomnieliśmy trochę wcześniej, że te możliwości są nieograniczone, ale może o tym nagłośnieniu krótko. Czy rzeczywiście wbije nas w ten asfalt? O, ja cię kręcę. To już dziś te najnowocześniejsze nagłośnienia są fantastyczne. Jak przyjeżdża, oczywiście Jurek Kubiak jest najważniejszą osobą na naszym festiwalu od nagłośnienia. Jest i projektantem przede wszystkim całego nagłośnienia, ale jest osobą, która od wielu, wielu lat gdzieś tam bardzo mocno czuwa nad tym, co już uczestnik dostaje do swojego ucha. Oczywiście mówię tutaj o głównej scenie na tym, ale też całością zarządza też Jurek. Natomiast Bully był odpowiedzialny zawsze za scenę na amfiteatrze. Czy to wbije? Jakby to powiedzieć, myślę, że mało powiedziane wbije, bo stawiamy 5 takich systemów, które były na parkingu czy w amfiteatrze. No, każdy, kto był w naszym amfiteatrze i każdy, kto był też na parkingu, zdaje sobie z tego sprawę, że urywa głowę i będzie to bezapelacyjnie jak gdyby kolejna wizytówka, bo oprócz oczywiście show, oprócz tego wszystkiego, co przedstawiamy, oprócz artysty i oprócz scenografii, najważniejszą rzeczą na tym festiwalu jest nagłośnienie. Przede wszystkim bardzo czysty dźwięk.
już nie sama moc, ale, oczywiście, ale ta jakość jest bardzo, bardzo wysoka. Co z amfiteatrem? Pyta Norbert i wiele innych osób, bo no, był to element legendarny wręcz w Kołobrzegu. Wiele osób jeździło specjalnie tylko po to, żeby te 3 dni spędzić w amfiteatrze. Czy będzie amfiteatr w Podczelu? W tym pierwszym roku niestety nie. Nie będę tłumaczył tego, bo nie chciałbym tutaj bardzo mocno kogoś gdzieś tam wplątać, nazwijmy to, w to wszystko, natomiast... Wiemy, że chodzi o pewne osoby, które no niezbyt zgadzają się z całą tą wizją. Dokładnie i tak. Z organizacją festiwalu w ogóle tam. W tak? tym miejscu, tak? I zrobiły naprawdę wiele, żeby przeszkodzić w organizacji, co odbiło się na pewnych pozwoleniach, przesunięciach i innych rzeczy. Mówi, że w tym roku amfiteatru nie będzie, a czy jest możliwość chociażby w kolejnych latach? Myślę, że czas pokaże, ale myślę, że ci wszyscy wrogo nastawieni ludzie do tego projektu po tym pierwszym razie zobaczą, że nie taki diabeł, jakim go malują. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Natomiast poznają ludzi. Oczywiście każdy jest inny przyjeżdżający uczestnik na nasz festiwal, natomiast gro potężne tych osób to są naprawdę fantastyczni, kulturalni i prawdziwi Europejczycy, którzy mogą dać świadectwo tylko i wyłącznie dobrej zabawy. A że zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje gdzieś tam opinię o samych uczestnikach, no nie możemy za wszystkich odpowiadać. Tak? No natomiast, natomiast mam nadzieję, że i mieszkańcy, i te osoby najbardziej przeciwne zauważą to, że jest to naprawdę fenomenalny projekt, któremu powinni przyświecać, a nie przeciwko niemu stać. No to krótko o trochę innym temacie. Czy będzie zabezpieczenie na przykład płytami betonowymi tych miejsc, gdzie są pola, gdzie są trawy? No bo ludzie pytają, że jeżeli spadnie deszcz, to czy przypadkiem nie będziemy bawić się w błocie? Nie. No Sunrise Festival, podstawowa sprawa jest taka, że to jakość związana z tym, co robimy, jak robimy i tak dalej, i tak dalej, to myślę, że patrząc jak gdyby na samą produkcję, to wszyscy mogą być jak gdyby pewni tego, że zrobimy wszystko, żeby nie zrobić z tego kąpieli błotnej. Każda ze scen, może nie każda, większość ze scen, czyli raz, dwa, trzy sceny są zbudowane na trawie, natomiast początek sceny jest na betonie. Tak? Czyli 3 sceny już od startu są jak gdyby parkiety, są tylko i wyłącznie jak gdyby na pasach startowych, czyli na betonie. Natomiast te 2 kolejne sceny, tak, jedna z nich będzie miała podłoże, które na pewno będzie bardzo dobrym podłożem do tańczenia, a nie wiem, czy ta jedna scena nie pozostanie na trawniku. Ale to nie ze względu na to, żeby poczuć boso jak gdyby przez świat, tylko myślę, że bardziej po to, żeby zmienić troszeczkę formułę też tego festiwalu, żeby to nie był taki tylko i wyłącznie miejski festiwal prosto z betonu na beton, tak? Tylko żeby była możliwość wybrania alternatywy, tak? I myślę, że to będzie dobre, ale zapewnić chciałbym te wszystkie osoby, które boją się, że jak spadnie deszcz, to będą się kąpały w błocie. Tak odwodniliśmy ten teren i to jest te pieniądze, które ich nie zobaczą. To jest to, że tam woda nie będzie nam stała. To jest najważniejsze. Jak długo będzie grał Armin? Ania pyta. W zeszłym roku chyba 3 godziny. W zeszłym roku było 3 godziny. W tym roku, szczerze powiem, nie pamiętam. Natomiast tego wszystkiego dowiedzą się wszyscy na tydzień przed, pobierając naszą aplikację. A będzie to chociaż więcej niż godzina? Tak, nie, no na pewno jest, nie wiem ile dokładnie, ja nie chcę oczywiście kogokolwiek wprowadzić w błąd, ale na pewno jest więcej jak godzina, nie wiem, po prostu nie sprawdzam. No to już na pewno dobra wiadomość dla wszystkich fanów Armina, których wiemy, że jest bardzo dużo. No a propos artystów, to Bartas pyta, czy będzie możliwość spotkania się z artystami i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia, na przykład na jakiejś ściance, czy w jakimś centrum prasowym? Centrum prasowe jak co roku będzie. Będzie studio RMF-u, RMF Max. Natomiast szczęście zrobienia sobie fotki na ściance z jakimkolwiek artystą
to jest szczęście po prostu upolowania tego artysty i nikomu tego nie zagwarantujemy w żaden sposób. Natomiast te selfie robione nie wiem, z DJ-ami, którzy wychodzą ze sceny, uciekają którąś stroną i jest dogoniony i zrobiony to jest tylko i wyłącznie. Ty też się musisz z tym mierzyć, ty też dużo... Ja cały czas jestem dla uczestników do dyspozycji, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, ci wszyscy fantastyczni ludzie, jak gdyby z racji tych lat, które jak gdyby widzimy się, bo naprawdę niektórzy są od początku, niektórzy w którymś momencie dołączyli do tej całej rodziny i widzą się co roku i przyjeżdżają z daleka, już dzisiaj ze swoimi rodzinami i z dziećmi niektórzy przyjeżdżają. Także patrząc jak gdyby na tą naprawdę demografię naszego festiwalu, coś niesamowitego, spotkać się tam na miejscu i spotkać artystę, a wielu z tych młodych ludzi naprawdę zrobiło sobie zdjęcia z artystami, więc to jest kwestia upolowania, niczego więcej. No to krótko teraz wróćmy do afterparty. Mhm. Afterparty już ma nie być w takiej formule, którą znamy od tylu lat. Przemek pyta, dlaczego rezygnujecie z wizytówki tej imprezy, jaką jest afterparty i na czym dokładnie ma polegać Cafe Sunrise? Cafe Sunrise ma polegać na Cafe Mambo, no to jak gdyby zaciągnięcie tego jest bezapelacyjne, natomiast na pewno nie uda nam się w tym pierwszym roku zaciągnąć gwiazd wielkiego formatu, żeby przed występem, tak jak jest to formuła w Cafe Mambo, tak? Żeby przed występem jak gdyby na deskach festiwalu wystąpili przy zachodzie słońca w kawiarni jak gdyby Sunrise'u, może w kolejnych edycjach, natomiast dlaczego zrezygnowaliśmy? No, jak gdyby pierwsza sprawa polega przede wszystkim na tym, że jesteśmy oddaleni od jak gdyby miasta, mówię tutaj o plaży, o kilka kilometrów i w stronę oczywiście Sianorzęd i w stronę Kołobrzegu. Nie wyobrażam sobie, żeby kilkadziesiąt tysięcy osób plażą przeszło z Kołobrzegu na afterparty w to miejsce, bo nie wyobrażam sobie, żeby było gdziekolwiek indziej niż na naszym terenie jak gdyby plaży. Natomiast wyobrażałem sobie przez całe jak gdyby życie w tym kierunku, żeby projekt, pod którym idzie w tej chwili jak gdyby miejsce na plaży, szło w kierunku odpoczynku między dniami. Tak, nie chciałbym tam grać jak gdyby na tyle mocno, na tyle ostro w ciągu dnia i tak jest założenie z wielkimi DJ-ami, którzy też tam się jak gdyby po części pojawią, żeby zagrać tą chillową muzykę, tak? Więc będzie ona, myślę, że na tyle fajna, że wszyscy będą zadowoleni z tego, żeby odpocząć na leżakach, łóżkach, wypić sobie kawę, wypić sobie piwo i po prostu najnormalniej w świecie wychillować, tak? Chillujmy w ciągu dnia, grajmy mocno wieczorem. Czy każdy będzie mógł tam wejść? Tak. I z Sun City, i z biletami standardowymi? Na Sun City, czyli tam, gdzie będzie... Nie, chodzi mi o Cafe Sunrise. Na Cafe Sunrise będzie mógł wejść każdy, plaża jest w pełni jak gdyby otwarta. Ci wszyscy, którzy zarezerwują sobie łóżka, leżaki, oczywiście w pierwszym dniu to będzie przede wszystkim przywitanie dla tych, którzy są na polu namiotowym. No to jest jak gdyby bezapelacyjnie, to jest część jak gdyby plażowa, którą robimy dla tych ludzi, którzy są na polu namiotowym. Ja naprawdę marzę o tym, żeby ten festiwal w ciągu 2-3 lat ewaluował, że jak gdyby to pole namiotowe, to miasteczko, które tam tworzymy, żeby zrobiła się taka wielka rodzina, która przyjeżdża na 5 dni i nie tylko jak gdyby imprezą żyjemy, tak? Fantastycznym, wiesz, gdzieś tam w głowie takim naprawdę pomysłem było to, że wiesz, że trzech fajnie umięśnionych, zawodowych chłopaków, którzy są, nie wiem, trenerami personalnymi, biegną, wiesz, w stylu amerykańskim, robią pobudkę, wszyscy wstają, biegną na jogging, tak? Chciałbym, żeby po prostu Sunrise'owicze jak gdyby podeszli do tego festiwalu też dzisiaj z taką dozą, że zabawa jest jak gdyby zabawą wieczorem, jak najbardziej, tak? Ale żebyśmy, bo ja wiem o tym, że jak gdyby Sunrise'owicze też po części już stali się takimi pełnymi Europejczykami, że w którymś momencie jak gdyby, no dobra, nie odcinajmy tego aż do KO, wiesz, do rannego upodlenia się i tak dalej, tylko... Już te czasy minęły, wiesz, pobawmy się do godziny tej trzeciej, czwartej, dobra, dwunastej, pierwszej, później, wiesz, trzeźwiejemy, rano normalnie wstajemy,
dostajemy, skorzystajmy, tak? O to mi jak gdyby chodzi. Skorzystajmy z tego wszystkiego, tak? Budujemy tam boisko do piłki nożnej, tak? I będzie ktoś, kto się będzie tym zajmował. Będzie jedno, może dwa boiska do piłki siatkowej. Będzie z boku jak gdyby miejsce do tego, żeby poleżeć, odpocząć i na trawie, i na tym, tak? I obok będzie to ten cały zestaw, jak gdyby Sun City, to miasteczko, gdzie będzie 24H otwarty, coś, żeby zjeść, coś, żeby wypić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to miejsce na plaży będzie otwarte tylko i wyłącznie od rana do wieczora. Całą noc będzie zamknięte i zamknięte będzie na pewno wejście na plażę. Ważne pytanie od Patryka. Czy będzie transmisja wideo na żywo? W 2016 roku mieliśmy pełną transmisję z obu scen. Była bardzo dobrze zrealizowana przede wszystkim. No później już tych transmisji nie było. Czy w tym roku można na to liczyć? Bo no wiele osób, które nie może przyjechać z chęcią, by obejrzała, też nie oszukujmy się, to jest dobra promocja festiwalu na przyszłość. Z tym jest bardzo, ale to bardzo trudna sprawa. Jak gdyby realizując transmisję na żywo, trzeba uzyskać zgody wielu artystów. Ci artyści nie do końca naprawdę chętnie dają zgody. Dlaczego? Dlatego, że oni grają jednego wieczora, czasami nawet na trzech festiwalach. Czasami te sety po części się powtarzają. Czasami patrząc jak gdyby na seta danego artysty, on by chciał do samego końca, żeby powiedzmy jego set, tak, był odbierany na żywo tutaj, bo zupełnie inaczej już jest odbierany przez to, kto jak go złoży i jak go pokaże, tak? Bo jeżeli ktoś jak gdyby robi transmisję tylko i wyłącznie z trzech, powiedzmy tam tych dwóch kamer, nie da tej ekspresji, nie da temu wszystkiemu, co się dzieje na tej scenie. Nie do końca, może nie to, że jak gdyby chcieliby, tylko uzyskując taką zgodę, widzę, że uzyskują ją najwięksi. Tak? Najwięksi, mówię tutaj o Tomorrowland i o kimś jeszcze, gdzie zgoda jest jak gdyby wejściem w line'a. Tak? I to jest jak gdyby podstawowa sprawa. Ja myślę, że patrząc jak gdyby na transmisję z 2016 roku, pierwsze koty za płoty zrobiliśmy. Wiemy o tym, że to jest potężna kwota. Realizacja tego to są potężne naprawdę pieniądze, na które dzisiaj nas nie stać. Tak? A przede wszystkim budowa jak gdyby zaplecza tego wszystkiego do tego, żeby artyści wyrazili zgodę już od samego początku, później nie martwiąc się, kogo damy na antenę, tak? Jest przede wszystkim spowodowane tym, że oni nasz festiwal jak gdyby czasami może nie to, że traktują po macoszemu, tylko nie dając zgody już na samym początku, tak? To nie to, że nie chcą dać zgody, tylko nie mogą już dać zgody, bo dali ją komuś innemu właśnie w ten dzień, prawda? Więc powracając do tego, czy będzie, nie będzie tej relacji, może w kolejnych latach. Ja cały czas powtarzam, jak gdyby wszystkim, nie od razu Kraków zbudowano. Ja mam nadzieję, że po prostu ten pierwszy rok, jak gdyby ci nasi uczestnicy też dadzą nam taki ten dar zaufania, że okej, jeżeli nawet cokolwiek naprawdę, jak gdyby nie spełniliśmy oczekiwań w jakiejkolwiek materii, bo tego jak gdyby nigdy nie nazywałem się Alfą i Omegą i ten nasz zespół, który pracuje, nigdy się też nie nazywał Alfą i Omegą. Mam nadzieję, że po prostu będziemy w szybkim tempie poprawiali, żeby dojść do jak gdyby perfekcyjności, tak jak to zrobiliśmy przez 16 lat, doszliśmy do perfekcji w miejscu, w którym do tej pory był festiwal. A transmisja radiowa będzie? Transmisja radiowa będzie, oczywiście RMF Max i niezawodny Przemek. Fantastyczny zespół co roku jest RMF Max i wiem o tym, że Przemek prowadzi to z najwyższym sercem. Zresztą on wszystko, co prowadzi, oddaje zawsze siebie w pełni i wiem o tym, że są naprawdę dziesiątki, jak nie setki tysięcy odsłuchań tego, co on prowadzi na żywo. Jeżeli nie będzie Was w Kołobrzegu, to oczywiście usłyszycie Sunrise Festival w RMF Max. A już kolejne pytanie teraz. Co DJ Chris, czyli pytanie do Ciebie, pyta Patryk, uważa na temat tego, żeby jedną lub dwie gwiazdy Sunrise Festivalu wybierali uczestnicy za pomocą głosowania nad danego artystę? Czemu nie? Czemu nie? Tylko trzeba by było pod to stworzyć po prostu jakiś taki fajny regulamin, bo dzisiaj wielu ludzi rzuca jakieś... Internet dziś jest naprawdę szeroko pojętym medium. Jeżeli można by było złapać to w ramy, myślę, że byłbym bardzo za,
Bardzo zawsze możecie na własnej stronie internetowej, tak, stworzyć oczywiście taką ankietę, żeby ludzie, tak, głosowali. Tak, oczywiście, że tak. Tylko bardziej się, jak gdyby na gorąco oczywiście odpowiadając, bardziej się obawiam tego, powiedzmy, że poprowadziłeś takie coś, że chciałbyś mieć, powiedzmy, nie wiem, Daft Punk, tak? Daft Punk i będzie 13, 36 tysięcy głosów na Daft Punk, który dzisiaj wiemy o tym, że jest nieosiągalny, prawda? Nie dość, że jak gdyby nie koncertują, to jak gdyby ich koncert na tak, powiedzmy, małym festiwalu, jak jeszcze my jesteśmy, jest po prostu nie do ogarnięcia. I zastanawiam się, w jakim kierunku mogłoby to pójść. Jak najbardziej to jest kierunek, którym my wiemy o tym, czego uczestnicy by chcieli, i to jak gdyby zagwarantujemy. Natomiast no nie chciałbym wpaść w taką pułapkę, że jeżeli uczestnicy powiedzą, on ma być, to ja muszę stanąć na rzęsach i on ma być, prawda? No, to jest bardzo ciężkie do zrealizowania, natomiast jeżeli nawet by taka sonda powstała, zrobilibyśmy wszystko, żeby spełnić oczekiwania. My co roku robimy wszystko, żeby spełnić wasze oczekiwania, ich oczekiwania, wszystkich tych, którzy przyjeżdżają, ale no, na wszystko naprawdę nie jesteśmy w stanie jak gdyby mieć wpływ. Wszystko z czasem, jak mówisz. Tak. Może kończąc już, Miłosz, chyba twój wielki fan, po pytaniu wnioskuję, pyta, czy ukaże się książka lub film o życiu i twórczości Krzysztofa Bartyzela, coś w stylu Wywiad Rzeka? No nie. Myślę, nie, że wiele osób z chęcią by Ja nie jestem żaden celebrity, ja nie jestem żadna osoba, może wiadomo, jestem w jakiś sposób medialna i tak dalej, natomiast daleki jestem w jakikolwiek w ogóle sposób od tego, żeby napisać coś takiego. Nie, no w ogóle, znaczy wszystko się może zdarzyć, jak to śpiewała jedna nasza wspaniała piosenkarka. Natomiast na dzień dzisiejszy na pewno się nie czuję na to, żeby w ogóle cokolwiek w tym kierunku robić i myślę, że jeszcze dużo przed nami historii do zapisania, żeby można było coś takiego napisać. Ale jeżeli rzeczywiście nam się wszystko uda i pójdziemy w tym kierunku, może kiedyś. Mamy nowy etap, nową książkę otwieramy z czystą kartką właśnie w Podczelu. Po raz pierwszy Sunrise w tym roku, a już w sumie 17. Naszym gościem był dzisiaj Krzysztof Bartyzel, DJ Chris szerzej znany. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszamy was oczywiście do Podczela od 19 do 21 lipca. 5 scen, ponad 100 artystów, wielkie gwiazdy, m.in. Armin van Buuren, Chami Mala, Timmy Trumpet, Don Diablo, którego tak bardzo lubicie. To jego jedyny występ w tym roku w Polsce, więc nie może was zabraknąć. To co, zapraszamy. Na pewno The Chainsmokers w niedzielę. Ja uważam, że to będzie w ogóle hit tegorocznego lata i mam nadzieję, że wszyscy zdobędą się na to, żeby ich zobaczyć na żywo. Bo to, co oni produkują, to jest jedno, a to, co grają na festiwalach, to zupełnie co innego, więc naprawdę musicie zobaczyć ten występ i scenę No Redemption w niedzielę i scenę The History. Przede wszystkim Stara Gwardia. Chris ogłosił już na Facebooku, w mediach, między innymi Four Strings, CJ Stone. Skromna osoba Chrisa, na którą na pewno wiele osób czeka. No i przede wszystkim Peran van Dyk, tak, który jest częścią tego Kocham festiwalu od samego początku. Tak, Kocham was Polska, chyba ten okrzyk zna każdy z was, także to co, bądźcie po prostu z nami 18 lipca, można już wjeżdżać na Sun City. Będziemy z wami na pewno jeszcze nieraz się widzieć, piszemy do was sporo na naszych mediach społecznościowych, zaglądajcie też na naszą stronę internetową sunrisefestival.pl, bilety cały czas dostępne. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.